hotelu francuskim w Krakowie, miejscu, gdzie powstał Polski Komitet Olimpijski, w sobotę 23 lipca otwarto Klub Olimpijski. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, w tym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który dziękował za zaangażowanie w rozwój ruchu olimpijskiego. Cieszę się ogromnie i bardzo za to dziękuję, że po pierwsze po raz kolejny mam możliwość spotkania się z naszą rodziną olimpijską i że właśnie w moim rodzinnym mieście w Krakowie jest to miejsce, gdzie po raz pierwszy zatliło się to polskie maleńkie ognisko olimpijskie, które dzisiaj płonie. To będzie takie miejsce, gdzie będzie można przyjść i poczuć tego ducha, bo to jest jak gdyby niezwykle istotne. Mam nadzieję, że tu będą przychodzili młodzi zawodnicy po to, żeby poczuć ducha. Ducha początków, ale zarazem ducha istoty olimpizmu. W uroczystym przemówieniu przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach podkreślał, jak ważną rolę miał Polski Komitet Olimpijski w inspirowaniu młodych pokoleń i dziękował za uroczyste otwarcie klubu. Even now, 103 years later, it still exudes the charm and elegance, which surely also convinced the founders at the time to choose this establishment as the location for the important task of setting up the Polish Olympic Committee. Thanks to the extensive renovations by the hotel owners, the Olympic Club now shines again in its full splendor as a historic landmark full of symbolism for the entire Olympic movement in Poland. Jak podkreślał marszałek województwa małopolskiego, otwarcie klubu olimpijskiego jest dla województwa ogromnym świętem. Szczególnie ważne dla nas wydarzenie, chociażby właśnie w kontekście przyszłorocznych Igrzysk Europejskich. Zawsze to będzie kojarzone z tym miejscem, gdzie powstał ruch olimpijski w Polsce. No to pomieszczenie też świadczy różnymi wydawnictwami, ale też zdjęciami, że to właśnie odbywało się tutaj w tym miejscu. Nigdy już tego nikt nie zmieni. Po prostu ruch olimpijski zaczął się w hotelu francuskim w Krakowie, w Małopolsce. To miejsce będzie mógł odwiedzić każdy. Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dodał, że klub ma swoim wyglądem przypominać obiekt z początków XX wieku. Cały sprzęt, który tam się znajduje, nawiązuje do hotelu francuskiego. Został zakupiony na aukcji we Francji. Ten wystrój jest wystrojem skromnym, bo to była kiedyś sala konferencyjna. 8 przedstawicieli spotkało się tutaj i podjęło takie, a nie inne decyzje. Jeden z nich to opisał. Tam również znajduje się fotografia, obraz pierwszego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Stefana Lubomirskiego. Dodajmy, że podczas uroczystego otwarcia klubu olimpijskiego Thomas Bach wręczył prezydentowi Andrzejowi Dudzie Złoty Order Olimpijski. To najwyższe odznaczenie przyznawane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.